Dzień dobry, Małgorzata Kazimierczyk, grafiterka z Opola. Dziś są ze mną wspaniałe kobiety, Magdalena i Ada Matuszok. Będziemy dzisiaj poruszać bardzo ważną tematykę dotyczącą procesu dojrzewania młodych dziewczyn. Na przestrzeni ostatnich 15 lat bardzo zmienił się ten czas, kiedy dziewczyny zaczynają dojrzewać. Obniżył się znacznie, skrajnie nawet osiąga etap wiekowy nawet 8 lat. Dlatego też istotne jest, aby zwracać uwagę silnie na to, jak nasze córki zmieniają się, jak zmienia się ich ciało i w którym momencie to następuje. Zapomnijmy o stereotypie, jesteś jeszcze za mała, to nie jest ten moment. Starajmy się być spostrzegawcze wobec własnych dzieci, tak żeby im w porę pomóc w doborze właściwego biustonosza, który zadecyduje nie tylko o naszym wyglądzie, ukształtuje nasze ciało, ale również zadecyduje na przyszłość również o naszym zdrowiu psychicznym, bo wygląd nasz i kształtowanie naszej sylwetki wpływa również na nasze emocje. I tutaj dzisiaj porozmawiamy z wspaniałym duetem matka-córka, Madzia i Ada. W którym momencie, Madziu, powiedz, zauważyłaś zmiany u swojej córki? Ile miała lat? To znaczy tak, mniej więcej ten taki bardzo szybki rozwój nastąpił tak mniej więcej między 4. a 5. klasą. Kiedy w trakcie szycia sukienek tanecznych, ponieważ Ada tańczyła, no zauważyliśmy, że jednak ten biust jej się znacznie powiększa. I no tak. Jest to znacznie, dobry czas. Tak, dobry czas, ponieważ mierzyłyśmy dosyć dużo sukienek, szyłyśmy i trzeba było to jakoś ładnie ją ukształtować. Tak, żeby pięknie wyglądało. I też wtedy zauważyliśmy, że no, postępuje to u niej znacznie szybciej niż u jej rówieśniczek. Natomiast, co mnie bardzo cieszyło, ona nie miała takich kompleksów z tego tytułu. Myśmy jej od samego początku powtarzali, że to nie ma się czego wstydzić, że to jest coś naturalnego, że to jest właśnie takie kobiece piękno. Od razu też no, postanowiłyśmy dobrać jakiś jej biustonosz, żeby ten biust się jakoś kształtował. Musimy tutaj powiedzieć, na tym momencie się zatrzymać, że właściwy biustonosz kształtuje nie tylko sylwetkę, ale również wpływa na jędrność i nadaje kierunek piersią do rośnięcia w odpowiednim miejscu. Dlatego, że tego się nie da później, po momencie zaprzestania tego procesu dojrzewania, nie da się już później nic z tym zrobić. Można oczywiście dobrać wtedy również dobry biustonosz, ale to nie zmienia faktu, że jeżeli raz ukształtuje się biust niewłaściwie, to niestety już później ta deformacja jest. A jeżeli się zadba w porę, w momencie, kiedy one rzeczywiście zaczynają rosnąć, o dobry biustonosz i częstotliwość jest ważna, żeby kupować mało, ale właściwe produkty, które pięknie ukształtują te piersi w odpowiednim formacie. To jest bardzo ważne. No i oczywiście zasługuje naprawdę na oklaski Madzia, która zwróciła w porę uwagę na to, co jest najważniejsze, czyli zarówno zadbała o emocje, zadbała o to, żeby się dobrze czuła w biustonoszu, w rzeczach, które nosi i przede wszystkim sama ze sobą, bo to jest z punktu widzenia emocji bardzo istotne, bo to wpływa na jej całe życie. Bardzo Ci dziękuję, Madziu. A teraz powiedz, Ada, jak Ty się czułaś z tą właśnie kwestią związaną z faktem, że byłaś pierwsza, gdzie piersi w klasie miałaś największe od początku, gdzie spotykałaś się na pewno z różnymi insynuacjami i mało przyjemnymi komentarzami na swój temat, zarówno ze strony płci pięknej, jak i tej drugiej. Tak, no były takie sytuacje w podstawówce najczęściej, że o, idzie cycata, o, cycata idzie. No ja się tym nigdy nie przejmowałam tak za bardzo. No dziewczyny zawsze mówiły, Ada, chowaj to, co ty robisz? Ja mówię, co mam zrobić? Były zazdrosne. Co mam zrobić? Były zazdrosne. I były ewidentnie zazdrosne. Tak, zrobiłyby wszystko, żebyś schowała, żeby te piersi zniknęły. Tak, żeby one tylko nie widziały tego, że... Żebyś nie zwracała uwagi.
Znaczy ona tam też przesadnie tego nie eksponowała, to po prostu nie, tak naturalnie się zachowywała. To było coś jakoś taką po prostu, czy troszkę głębszą no, nawet bluzkę, tak, ale... Bluzki takie też i obcisłe, ale bo nie było się czego wstydzić. No, oczywiście, nie, że nie, 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 jeżeli coś ma, no tak. To nie było jak ukryć, nawet jeżeli nosiłam golfy, to i tak było widać. Tak, oczywiście, bo prawdziwych kształtów nie da się ukryć. Jasne, i to jest bardzo piękne przesłanie, dlatego że ja na przykład w swojej pracy przez te wszystkie lata spotkałam się wielokrotnie z dziewczynami, które nie miały takiego wsparcia zarówno ze strony mam, jak i środowiska, w którym były. Często kończyło się to zachwianą sferą emocji ich, ale również tak, załamaniem, kompleksami. Robiły wszystko, żeby te piersi znikły, nawet bandażując się, co jest bardzo niebezpieczne, bo zaburza się system krążenia krwi wewnątrz piersi, co powoduje zmiany bardzo poważne. Przychodziły niejednokrotnie w bandażach do mnie, gdzie piersi były sine już. Udało się to, dzięki Bogu, w kilku sytuacjach jakby zapobiec poprzez właśnie dobór właściwy biustonosza, jak i również zaprowadzenie do lekarza, zrobienie określonych badań, jak i później zadbanie już dalsze o to, żeby czegoś takiego więcej nie robić, ale też o emocje, czyli dałam również kontakty do psychologów, którzy się zajmują tą sferą właśnie emocji i seksualności, czyli akceptacji siebie, bo to jest ogromnie ważne, bo ty jesteś pozytywną energią, taką tak, kobietą, która jest taką osobą bardzo wesołą, taką no, nie mającą kompleksów, naprawdę. Siebie, ona, ale też dzięki mamie, ale też dzięki mamie, jest, przede wszystkim mamie. Mi też dużo dał taniec towarzyski, bo jednak tańczyłam taniec towarzyski i zawsze musiałam mieć tą postawę, sylwetka, plecy prosto, biust do przodu i nie było innej możliwości. Mi też to dało bardzo dużo odwagi i takiej pewności siebie. Gdy wychodziłam na parkiet na turnieju, od razu było mnie widać, musiałam się pokazać. Tak, właściwa prezentacja i w tym momencie... Nie miałaś tego problemu, żeby właśnie eksponować swoją figurę, czy... Wymuszenie postawy w tańcu towarzyskim powoduje, że jesteś zmuszona do noszenia właściwego stanika. Tak, jestem zmuszona. Dlatego, że w momencie, kiedy piersi by były na dole, obciążony byłby kręgosłup. Tak. I wówczas twój taniec nie byłby właściwy. Dokładnie. Również. No, na tym etapie, gdzie ona już ten biust naprawdę ma taki dosyć spory i już no, potrzeba faktycznie też zdrowotnie pomyśleć o tym, ponieważ no, jest to znaczne obciążenie. Tak. No to też tutaj właśnie dbamy o to, żeby ten biustonosz trzymał. Dobrze trzymał, zresztą tutaj pani nam bardzo tutaj pomaga. Też mamy tutaj proszę, żeby zwróciły uwagę na swoje dzieci, bo to wcale nie chodzi o to, żeby te dzieci kontrolować przez cały czas. Chodzi o to, żeby porozmawiać, żeby gdzieś tam od czasu do czasu się pokazać, że istniejemy. No wiadomo, to są nastolatki, dzieci. One no, nie potrzebują naszej obecności cały czas. Wręcz, że tak powiem, odwrotnie, bardziej chcą się ukrywać. Natomiast no, kontrolujmy to, sprawdzajmy nasze dzieci, czy nie mają jakichś problemów, czy zdrowotnych, czy w szkole. No to od razu widać. Naprawdę sprawne oko matki wychwyci, jeżeli są jakiekolwiek problemy i myślę, że da się uniknąć pewnych... pewnych takich sytuacji no, zupełnie niepotrzebnych i wręcz czasem tragicznych, tak? Bo słyszy się bardzo dużo teraz w ostatnim czasie właśnie też takich jakichś załamań, czy nawet które wręcz nawet samobójstw. Więc naprawdę uniknijmy tego, bo mówię, trochę wsparcia, trochę dobrego słowa dla tego dziecka i myślę, że powinno być dobrze. To jest przepiękny przekaz. Madziu, bardzo ci dziękuję serdecznie, bo to jest przekaz do wszystkich mam, aby zadbały o to, aby być wówczas, kiedy dziecko najbardziej potrzebuje. My nie musimy być rzeczywiście cały czas 24 godziny na dobę, ale te 5 minut dziennie porozmawiać, zauważyć zmiany, które następują w naszym dziecku, zarówno emocjonalne, jak i właśnie fizyczne, które mają wpływ na całe ich życie późniejsze. Więc ten okres dojrzewania jest w sumie krótki, ale zauważmy ten moment. Ale może być bardzo burzliwy. Tak, może być bardzo burzliwy. Zauważmy ten moment i zadziałajmy tak, żeby zawsze
nasze dzieci miały w nas wsparcie. A Tobie, Ado, bardzo dziękuję za to, że podzieliłaś się z nami swoimi odczuciami, swoimi przeżyciami na etapie, kiedy się zaczął ten proces dojrzewania u Ciebie i jaki on miał wpływ na Twoje emocje, na Twoją stronę fizyczną, psychiczną i przede wszystkim, co jest ważne dla wszystkich młodych dziewczyn, akceptujcie siebie. Każda z Was jest piękna, każda ma coś pięknego w sobie. Jedna ma włosy, druga ma piersi, trzecia ma pupę, czwarta ma uśmiech. Każda z Was jest przepiękna, indywidualna i absolutnie niepowtarzalna. Na pewno mają też wokół siebie przyjaciół, bo tak jak w przypadku Ady, też tak. Ma dużo przyjaciół, którzy też ją wspierają i na pewno znajdzie się chociaż jedna osoba koło takiej zakompleksionej dziewczyny, która jej powie dobre słowo. Tak, dokładnie, ale piękno trzeba zauważyć w sobie i nie wstydzić się zmian, które w nas następują. I to jest właściwie najważniejsza informacja, jaką chciałabym dzisiaj się podzielić wspólnie z moimi wspaniałymi gośćmi. Dziękuję serdecznie, drogie mamy, i dbajmy o nasze dzieci, bo to jest właściwie najważniejsze, to jest przyszłość przyszłego społeczeństwa i warunków, w jakich również będziemy żyć w przyszłości. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.